co tu się dzieje, to mówi samo za siebie. Zaprosiliśmy 30 szkół wybranych spośród tych, które biorą udział w programie WF z klasą, żeby nam pokazały, co można robić fajnego na lekcjach WF-u, na przerwach i w ogóle w życiu. I to daje frajdę, daje współpracę, daje zdrowie. Wystarczy popatrzeć. Ogromnie się cieszę, że mogłem tutaj być i zobaczyć tą wspaniałą młodzież aktywną, która się uśmiecha, która tak jak ja kiedyś wiele lat temu i do dzisiaj tak naprawdę jakaś aktywność fizyczna jest przede mną, bardzo się z tego cieszę i tak jak ja kiedyś nie mogłem się doczekać WF-u, tak samo ta młodzież i dzieciaki myślą podobnie. Trening, który zaprezentowaliśmy, jest na podwalinie crossfitu bez sztang. Jest to trening wytrzymałościowo-interwałowy. Prowadzimy go normalnie na lekcjach WF-u. Bardzo dobra inicjatywa. Tego potrzebowała polska szkoła, potrzebował polski WF, żeby spotkać się, podzielić się dobrymi doświadczeniami. Mam nadzieję, że naprawdę jesteśmy w tej chwili na dobrej drodze, żeby uzdrowić polski WF. Projekt WF z klasą okazał się wielkim sukcesem i projektem, który trafił w zapotrzebowanie społeczne. Zaktywizowaliśmy ponad 1500 szkół. Wywołaliśmy wielką debatę społeczną na temat wychowania fizycznego. Gratulować organizatorom takiej inicjatywy WF z klasą. To jest to właściwie, o co ja w tej chwili walczę. Fajny pomysł, ja jestem za, bo zawsze będę wspierał, aby jak najwięcej dzieci przychodziło na WF i ćwiczyło, nie siedziało na ławce, tylko ćwiczyło, bo to jest dosyć ważne. W ciężkich ćwiczeniach fizycznych zaproponowaliśmy z naszymi uczennicami ćwiczenia gimnastyki mózgu. Są to ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej. W naszej szkole oprócz tego, że ćwiczymy mięśnie, również ćwiczymy nasz mózg. Klasą, to okazja do tego, żeby pokazać, że WF może być przyjemny, że ruch może być fajny. Dzieciaki, które tutaj są dzisiaj z nami od rana przez cały rok, w programie WF z klasą ćwiczyły z nauczycielami, uczyły się, że sport to nie tylko rywalizacja, że wychowanie fizyczne może być przyjemne i miłe dla każdego. Naszym zadaniem jest, żeby obudzić w dzieciach chęć do korzystania z dobrodziejstw lekcji wychowania fizycznego, żeby to była dla nich wielka frajda, żeby to była radość z tego, że razem w grupie rówieśników mogą cieszyć się ruchem, mogą uprawiać dyscypliny sportowe, przez co uczyć się współpracy, rywalizacji, zasad chociażby takich jak fair play, które w przyszłym życiu będą niezwykle dla nich korzystne.